Kochani, tu Eko Kreatywna. Dzisiaj zapraszam Was na hol lumpeksowy z różnych sklepów. Będzie relacja z lumpeksu, więc zobaczycie trochę tam, o co chodziło. I potem zobaczymy, mierzymy z właśnie kilku różnych sklepów, a także kilka rzeczy, które dostałam i które wpuszczam dalej w obieg, gdyż nie są w moim rozmiarze. Jeżeli podobają Wam się filmy lumpeksowe i tematyka ekomody, dobrych materiałów, dobrego stylu, to zapraszam Was do zasubskrybowania kanału oczywiście i do polubienia filmiku. Lecimy, kochani, do relacji. Cześć, kochani. Zapraszam Was dzisiaj na wyprawę lumpeksową pasażu Kapelanka, czyli znowu Vive Profit w Krakowie. Lecimy. I tutaj wchodzimy już do środka. Oczywiście był najdroższy dzień, jak zwykle, kiedy tam trafiam. Super buty. Tutaj widzicie nową praktycznie koszulkę od Adidasa, która poszła do przyjaciółki i mierzę ją tutaj do super spódnicy z wiskozy. Spodnie za duże były na mnie, ale też bardzo fajne, modne i piękna spódnica w ślicznych kolorach, naprawdę bardzo, bardzo pięknych. Druga spódnica też z wiskozy w ładnej kolorystyce i jedwabna bluzka, a tutaj płaszcz marki WE, super wykończony i z bardzo fajnej tkaniny. Dwa żakiety, które były niezłym składem, ale ze względu na cenę ich nie wzięłam, bo nie były aż tak superowe. Korteczka, która naprawdę też bardzo mi się podobała i piękna spódnica skroszowana z dżinsu, sukienka lniana i bawełniany sweter. Tutaj jestem w Kameleonie w Wieliczce i mierzę kurtki. Jedna zamszowa, taka w stylu trochę westernowym, ale bardzo fajna. Słuchajcie, tylko wiecie co, no cena jeszcze była dość wysoka, no jeszcze kurtki skórzane dodatkowo są dość drogie, powiedzmy sobie szczerze. No i ta też była całkiem fajna, dobrej marki, za duża na mnie, ale jednak też się nie zdecydowałam jej wziąć. No ale za to tutaj przepiękna torebka skórzana, którą Wam pokazuję, i dwie pary bucików, jedne te zupełnie nowe, a te naprawdę w stanie jak nowe, także też bardzo fajne marki. Jak widzieliście, byłam w kilku miejscach, Vive Profit oczywiście, jak zwykle trafiłam na najwyższą cenę. Ja nie wiem, ja nie mogę zapamiętać nigdy, w które dni, można przecież to sprawdzić, ale po prostu jadę na spontana zawsze. A w drugim sklepie były lekkie przeceny. I lecimy, słuchajcie, z rzeczami. Zacznę od tego sklepu Kameleon w Wieliczce, który bardzo lubię też. Ostatnio tam rzadziej chodzę, ale będę pewnie teraz częściej. Kupiłam tam trzy rzeczy, mimo że tam było widać, że mierzę kurtki skórzane, to kupiłam tylko torebkę i dwie pary butów. No i torebka jest superowa, słuchajcie, ze skóry naturalnej. Jest to i bardzo ładna, w super stanie. To jest torebka od Collection od John Lewis Woman, więc fajna torebka jakościowa. No i patrzcie, jaki piękny kolor skóry ma. Ona jest troszeczkę taka wymięta, bo wiecie, jak oni tam traktują w tych lumpeksach te wszystkie torby, to jest wszystko wrzucone w jeden, no w każdym razie. Bardzo ładna torebka z takiej bordowej skórki. Teraz są w ogóle modne takie torebki w takim jakby kubełkowym stylu, więc ona w ogóle jest teraz w trendach, ma złote okucia. No, to była torebka tak chyba tylko 20% z przeceny, więc wcale nie była taka tania. Ja tam wsadziłam rzeczy, żeby trochę ją odkształcić, natomiast zobaczcie, jaki ma ładny środek. Bardzo funkcjonalny, tutaj ma taką przegródkę z zamkiem, wszystko fajnie działa, są wykończenia skórzane wszędzie i patrzcie, jakie ładne. Bardzo ładne i modne takie teraz wykończenie. I zapięcie jest, oczywiście są zameczki w środku. Zapięcie jest na taki magnes tutaj, żeby od góry też to przytrzymać. No i mamy uszka. Oczywiście, jak ja zawsze to mówię, przy takiej torebce, która ma takie okucia tutaj, można sobie zawsze dołożyć po prostu paseczek, na przykład brązowy. Widziałam po kilkadziesiąt złotych takie brązowe paski z takimi złotymi przyczepami, które można po prostu do każdej torebki w tym kolorze użyć, albo nawet złoty paseczek łańcuszkowy. Też można sobie wtedy nosić to przez ramię, albo tak, wiecie, jak te crossbody, te torebki takie, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, przewieszane przez ciało, o, dobra. W każdym razie, no śliczna, piękna, skórzana torebka, naprawdę fajnej marki też, więc wow. A tutaj coś powinno być i jest to, aha, takie coś można sobie tutaj zawiesić chyba klucze i wsadzić do torebki. Tak, no oczywiście, taki wieszaczek na klucze, żeby łatwo znaleźć, prawda? I mamy wtedy klucze w torebce. No, to akurat dopiero teraz doszłam do tego, ale jest to przecież znany już myk. Teraz buty. Najpierw pokażę buty, które nie są w moim rozmiarze. Przepraszam, spadły drugie.
ale za to są nowe i są piękne, są w bardzo modnym stylu, na takim małym obcasiku ze skóry, bo to jest skóra, tylko z takim nadrukiem. Patrzcie, nowiutkie buty, naprawdę widać i napisane jest pod spodem właśnie, że jest to skóra, jedynie podeszwa jest jak zwykle, wiadomo, gumowa czy tam plastikowa. Tak to wygląda. Mały obcasik, bardzo fajne i wiecie co, one mają super myk, bo mają takie coś tutaj elastyczne, co sprawia, że but nam nie spada. Peter Kaiser to jest bardzo fajna marka, bardzo dobre obuwie i to jest, słuchajcie, rozmiar 5,5, czyli to będzie 39 chyba, tak? Tak mi się wydaje, że to jest 39, z takimi węższymi noskami, ale wygląda tutaj na bardzo wygodne. No i oczywiście w środku nie muszę mówić, chyba że są skórzane, bo już mówiłam, wszystkie wkładki, więc będzie super dla nóg. Fajna taka elastyczna dość podeszwa. Nowiutkie buty, słuchajcie. Oczywiście, że i tak ja je zawsze sprayuję tymi tam dezynfekującymi rzeczami, natomiast no są nowe po prostu, no nigdy nie noszone, bo to widać po tym. Widzieliście zresztą, o, jeszcze dla osób, które chcą wyraźniej zobaczyć. Piękny też kształt, bardzo kobiecy, bardzo taki fajny dla stóp, więc naprawdę super zdobycz. Bardzo się cieszę z tych butów. A drugie buty są dla mnie. Drugie buty są dla mnie i są bardzo też superowe. Są na sporym obcasie, ale no to są buty takie bardziej wyjściowe. Kocham baleriny, to są baleriny na obcasie po prostu od Geox, więc ekstra, bo zobaczcie, mają te dziurki, więc są oddychające. W dodatku teraz w bardzo modnych trendach mają tutaj te dziurki, bo takie właśnie ażurowe buty baleriny i w ogóle buty są super modne teraz. No i uwielbiam takie buty w tym stylu. To jest bardzo eleganckie, bardzo klasyczne. Pięknie to wygląda i do spodni, i do spódnic. Zobaczycie te buty w stylówkach. Pokazuje się Wam tam w spodniach takich eleganckich i bluzce kremowej i zobaczcie, jak to wygląda do tych bucików. Tutaj są te dziurki takie na wylot, wiecie, bo to są te buty z tym, właśnie Geox ma takie te oddychające podeszwy. Się nie pocą tak nogi w nich. No i super. No stan jest, jak widzieliście sami, idealne, piękne buty. Bardzo się z nich cieszę, bo takich beżowych, w takim szarym beżu butów nie miałam jeszcze. No i jeszcze można je nosić właśnie w lecie, nogi się nie będą pocić, nie trzeba nosić rajstop, bo są też bardzo wygodne. Nosiłam je właśnie w stylówce do gołych stóp. Słuchajcie, pokażę Wam teraz, no tak, to były wszystkie zakupy z tego sklepu. Pojedyncze rzeczy na samym końcu pokażę, a teraz będzie... A! Zapomniałabym, słuchajcie, i jeszcze pokażę Wam, jak przerobiłam marynarkę jedwabno-wełnianą od Zara Tailoring, tą taką mega elegancką. Przerobiłam tylko tył tej marynarki, ale będzie to na samym końcu po wszystkich zakupach. Dobra, lecimy tymczasem z rzeczami. Słuchajcie, pokażę Wam najpierw takie mikro, malutkie rzeczy, ale są nowe. Słuchajcie, sukienka z Zary Basic, ale rozmiar XS. Naprawdę jest tak wąska, że nie włożę jej i nie zapnę jej. Ale bardzo elegancka, 50% bawełna. Nowa sukienka, naprawdę. No akurat tą sukienkę dostałam, więc wiem, że jest nowa. Tyle, że nie ma metek, no bo już to było jakiś czas temu. Elegancka, wąska sukienka taka z takimi rękawkami i z rozcięciami na ramionach. To będzie naprawdę fajnie wyglądało, bo właśnie mamy tutaj takie te rękawki z przerwą tutaj taką seksowną na ramieniu. A tutaj jest dosyć zabudowana, więc naprawdę fajna sukieneczka. No niestety Wam nie przymierzę. Podobnie będzie z drugą też XS-ka. Jest to Evening Collection od Zara Basic. Fajna, fajna w delikatnym takim, słuchajcie, delikatnej takim wzorze wężowym, ale naprawdę delikatnym. I ona ma wiskozę w składzie, też nie jest to 100% wiskozy. I ona tutaj jest taka bardziej wąska, ale raczej opływająca sylwetkę, naprawdę fajnie zrobiona sukienka. Lekki dekolt. Taka po prostu niezobowiązująca jerseyowa sukienka, która jednak się już nadaje właśnie na taką koktajlową, taką może nie taką bardzo wieczorową, ale taką właśnie koktajlową sukienkę, nawet na jakąś okazję typu wesele. No może wesele to przesadziłam, ale jakąś komunię na przykład. Słuchajcie, 100% wiskoza na zewnątrz, w środku jest sztuczne wypełnienie, sztuczna podszewka. Także sukieneczka taka dość sexy, no właśnie tak jak mówię, może być na jakąś taką okazję na przykład wiosenną, bo ma długi rękawek. Także takie dwie rzeczy. Teraz Wam pokażę bluzki. Pierwsza bluzka, którą Wam pokażę, to jest coś takiego. Coś takiego i jest to Massimo Dutti.
bardzo nowy podkoszulek, bardzo nowy. Wydaje mi się, że to oryginalnie miał być podkoszulek męski. Zobaczcie, tu jest napisane extra fine cotton, super delikatna i najlepszej jakości bawełna. No jak to, no Massimo Dutti ma dobrą jakość. Przepiękny kolor, dlatego ja uważam, i tu Wam pokazuję w stylówce, że spokojnie może to być też bardzo modne teraz damskie polo. Bo dlaczego ma być tylko męskie? Że jest to zapięty guzik na tą stronę? Nawet czasem spodnie damskie są zapinane na tą stronę w dzisiejszych czasach. I myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. Piękna bawełna, cudowny kolor. No i zobaczcie, ja sobie zmierzyłam po prostu ją na spodnie w taki niezobowiązujący sposób na co dzień. Po prostu polówka i spodnie. Może być do spódnicy ołówkowej. Może być do mini, będzie super wyglądać, bardzo, bardzo modne i naprawdę to jest mówka, patrzcie. No, no tak jakby nigdy nikt tego nie nosił, naprawdę, no myślę, że nikt tego nie nosił po prostu. Może ktoś dostał po prostu i kolor mu nie odpowiadał, bo nie każdy mężczyzna by chyba nosił taki łososiowy róż, prawda? Odważni tacy raczej bardziej, jak mój Wiktor na przykład, kolorystycznie odważni. Ale dla kobiety przepiękna polówka, ale rozmiar, damski rozmiar to bym polecała na LXL, bo no, no jak widzicie, na mnie to jest naprawdę luźne, bardzo duże. Teraz, aha, jeszcze jedna malutka bluzka, bardzo malutka, to jest też XS-ka i ona co prawda tutaj jakby w ciele jest w miarę okej. Okay. Natomiast ma wąskie tu rękawy, więc to jest na XS-kę naprawdę, albo na S-kę z bardzo szczupłymi ramionami. No nie na mnie na pewno, ale przymierzyłam poglądowo. To jest, słuchajcie, MNG suit, czyli mango suit, tak? SXS. I to jest jedwab 100%. Made in Morocco. Piękny wzór, taki tradycyjny paisley, w takiej spokojnej kolorystyce, ślicznie wykonana rzecz. Zobaczcie, tu ma takie drapowania na rękawkach, bardzo, bardzo ładna i z tyłu ma też takie fajne marszczenie, bardzo piękna rzecz. Jakościowy jedwab, taka letnia, bo to jest takie naprawdę cieniusieńkie, ale są osoby, które na przykład nie chcą się za bardzo odsłaniać, a chcą mieć cieniutkie, prawda? No bo jednak jak są upały, to lepiej mieć coś cieńszego. No i można taką bluzeczkę wtedy zapodać. Teraz słuchajcie, dwie większe bluzki. Jedna jest w rozmiarze L i ta bluzka jest, ona nie jest z Vive Profit. To, te dwie rzeczy teraz nie będą z Vive Profit, bo w zasadzie z Vive Profit chyba już wszystko Wam pokazałam. Zastanówmy się. Aha, rzeczy, które były, słuchajcie, tam w mierzymy. Jedwabna bluzka szara poszła też do mojej przyjaciółki i Topic z Adidas, a też poszedł do drugiej przyjaciółki, bo jej się bardzo, bardzo spodobał, więc tak. Natomiast tutaj mamy piękną, przepiękną bluzkę z Zary, Zara Trafaluk. Rozmiar, słuchajcie, L. Ale może być spokojnie na SM też, bo ona jest taka luźna i to jest wiskoza, ale ona jest taka bardzo, patrzcie, taka wiskoza bardzo przyjemna, niesamowicie milutka. To nie jest taki rodzaj wiskozy, no, takiej sztywnej, takiego jakby, takiej satyny wiskozowej, tylko taki przemiły, cienki materiał, bardzo lejący i to jest granat czy czarny. Czarne kropki na białym tle i z takim wiązaniem. Ja to po prostu tak przymierzyłam do spodni zwykłych, żebyście zobaczyli krój tej bluzki, ona ma taki lekko nietoperzowy krój. No i właśnie to jest spokojnie L-ka. Nie wiem, czy na XL-kę by było, to chyba zależy od wymiarów już konkretnych, ale na pewno na L-kę. Piękna bluzka i można, to jest przyszyte, tu oczywiście można sobie odpróć, jak ktoś nie lubi, ale moim zdaniem to bardzo fajny jest myk, bo można sobie to tak przewiązać luźno, że zwisa jako taki krawat, albo właśnie zrobić kokardę i też jest świetnie luźną, czy bardziej pod szyją kokardkę. Piękna rzecz i kropeczki są po prostu przeurocze. Uwielbiam kropeczki. Ostatnio nie mam rzeczy w kropeczki, ale bardzo lubię. Bardzo mi się podobają. Słuchajcie, i ostatnia bluzka jest jeszcze większa. Jest to 50 rozmiar. Może być, myślę, że to spokojnie od L-ki do 3XL. Bo widzicie, ona może być po prostu jako taka luźna koszula. Można sobie dać do niej pasek, tak jak ja tam ją zbieram w pasie, w stylówce. I to jest H&M bawełna, rozmiar 18, no tak, 18 do 50, rzeczywiście spora, ma zapasowy guzik, 100% bawełna oczywiście, ale słuchajcie, ona ma tak pięknie wykończone rzeczy, tam pokażę Wam w stylówce taki mankiet, ale jak się skończy stylówka, to zobaczcie tutaj, mamy piękne oblekane guziczki, naprawdę ślicznie to jest wykończone.
Te rękawy są niesamowite, są takie wielkie, bufiate. Dlatego ta bluzka ma taką przestrzeń, że nie ma to tak znaczenia, czy będzie trochę luźna. Może na eskę to trochę przesada, musiałoby być naprawdę taki pas gruby do tego, żeby to ładnie uformować, ale spokojnie od L do 3XL ta bluzka jest przepiękna. To jest taki ekry, taka śmietanka. Nie jest to taki żółty, ciemny ekry, taki w beż wchodzący, tylko bardziej taka śmietankowa biel. Drodzy, jeszcze Wam pokażę jedną rzecz z Vive Profit teraz w związku z tym. Mierzyłam tam dużo też spódnic, ale wiecie co? No jak na spódnice to były dosyć drogie, a nie były ładnie wykończone. Mi się podobały tam materiały, wzory, nawet kolory tych spódnic, ale to były takie spódnice typu gdzieś tam szyte tak bardzo tanim kosztem i w środku to było tak brzydko wykończone, że stwierdziłam, że nie, no nie zniżę się do tego. Może dla siebie bym kupiła, ale do sklepu nie, bo uważam, że chcę mieć wyjątkowe rzeczy, a nie takie byle jak uszyte. Słuchajcie, tu jest bardzo ładny sweterek krótki. Kupiłam go, bo jest nowy, jest z bawełny, a ja często potrzebuję takich rzeczy. Czy coś takiego ocieplającego na wieczór, jak się na scenę wychodzi, czy po prostu no, jakieś takie eleganckie stylówki. Taki króciutki sweterek właśnie z cekinami z bawełny. Cieniusieńki, Vero Moda jest to. Rozmiar S, także ten sweterek jest dla mnie, bo już z założenia go kupiłam dla siebie. I kupiłam jeszcze piękny płaszcz, więc jeszcze to nie była ostatnia rzecz. Piękny płaszcz, naprawdę, przepiękny. Słuchajcie, marka WE, to jest bardzo dobra firma. Kto nie zna, bo nie wiem, czy w Polsce w ogóle są te, być może są w Warszawie gdzieś, u nas nie ma w Krakowie, ale dajcie znać, czy u Was są. Marka WE to jest bardzo dobra marka i droga marka, taka bardziej premium, sieciówka, ale taka bardziej właśnie premium. Rozmiar M. Tak, i to jest naprawdę pięknie uszyty płaszcz w takim szarym beżu. Patrzcie. No pokażę Wam szczegóły, bo warto wiedzieć, jak powinno się szyć płaszcze. Super uszyty. Tutaj w ogóle jest jakby taki guzik, ale to nie jest chyba zapasowy, on jest inny. Środkowy guzik można tam zapiąć sobie. Tutaj jest takie wykończenie kieszeni z taką patką. Patrzcie, jak to jest przestępnowane wszystko ładnie. No i z zewnątrz ten płaszcz jest bardzo porządny i chyba to jest bawełna w ogóle ten materiał, bo jest taki bardzo naturalny w dotyku, już Wam powiem. Bawełna 97% zwierzchni materiał. Prześlicznie uszyty. Patrzcie, jak to jest pięknie wykończone. Naprawdę pięknie. Tutaj ma takie też wszywki podwójne jakby. Tutaj są bardzo ładnie wykończone rzeczy, z potrójnymi szwami w ogóle. Tutaj się oderwało, ale to kwestia, słuchajcie, jak ktoś ma cążki, to może sobie po prostu rozgiąć taki metal i z powrotem nałożyć na to, bo po prostu ktoś pociągnął za mocno. No pięknie uszyty. Patrzcie, jakie ma rękawy. Bardzo fajnie też tutaj te szlufki w pasku i tył jest uszyty, zobaczcie. Jaki super krój płaszczyka. On jest na mnie troszkę za duży. Ja nie jestem też, ja nie lubię specjalnie trenczy. Wiecie, ja trencz mam jeden taki różowy, ale generalnie ja nie noszę trenczy, więc puszczam go dalej. Piękny, kształtny, nowy, naprawdę nowy, bo ten materiał jest totalnie jakby nienoszony. Przepiękny płaszcz, naprawdę super firmy. Za taki płaszcz musicie dać minimum 700 do 900 zł, więc nowy oczywiście. Także zapraszam Was, bo jest to rozmiar, jak mówię, emeczka. No i jeszcze zostały dżinsy, które kupiłam w kompletnie innym sklepie, żadnym z tych dwóch też. I są to, słuchajcie, dżinsy od Benettona i są w super modnych trendach. W takim kolorze, jaki kocham i w ogóle są dla mnie idealne, nie wierzę. Myślałam o kupieniu wcześniej dżinsów z Zary szerokich, ale wybrałam takie wąskie. I wiecie co, no i trafiły się z Benettona, super, zobaczcie jak super... leżą, po prostu mają idealny rozmiar na mnie. Bardzo ładnie uszyte, bardzo ładny kolor. Ja lubię bardzo granatowy jeans, taki ciemnogranatowy. On nie ma żadnych przetarć. Jest fajny, taki miękki też. No i naprawdę według mnie jeansy spoko leżą. Dajcie znać, jak uważacie, ale mnie się bardzo podobają. Takie właśnie mogą być spokojnie użyte w stylu old money i... No, jak ja dzisiaj do tego sweterka właśnie te dżinsy wystylizowałam i podoba mi się to, powiem Wam. Jest mi wygodnie, jest fajnie. Powinna sobie była włożyć może skarpetki, takie ciemne, bo lepiej by wyglądały jeszcze stopy, gdyby mieć, ale po prostu przeoczyłam to, szczerze powiem.
No i mam dzisiaj te mokasynki moje nowe i właśnie taki outfitik. Dajcie znać, jak się Wam podoba. Mnie się te dżinsy bardzo, bardzo podobają. No i słuchajcie, ostatnia rzecz to perełka. Dzisiaj jest trochę chaos, bardzo Was przepraszam, ale też wczoraj chorowałam i dzisiaj musiałam bardzo szybko, muszę nagrywać i edytować filmik, więc nie mam za wiele czasu. A też dlatego między innymi, że też przerabiałam marynarkę, którą Wam pokazywałam z tej Zara Tailoring, z tej super linii. Ona jest prawie w połowie z jedwabiu i jest już prawie skończona. Natomiast mam tam w kilku miejscach jeszcze przyszyć hafty, które są za chwilę, które zobaczycie z tyłu. No, ale generalnie większość jest już skończona. No i kilka osób mówiło, że szkoda tej marynarki przerabiać. Wiecie co, a ja nie chciałam jej niszczyć, że tak powiem, robić jakichś dziwnych rzeczy z nią, bo przód został zupełnie nienaruszony. Już ją zapnę, bo kształt traci. Przód został nienaruszony i spokojnie nic nie wiadomo, że jest z tyłu. Natomiast z tyłu postanowiłam zrobić taką ozdobę w stylu grafiki japońskiej. Z gotowych haftów już, ale oczywiście muszę je, prócz tego, że się przyprasowuję w bardzo wielu miejscach, a jedną z tych kształtów musiałam całkowicie przyszyć ręcznie. Także jest bardzo dużo pracy z czymś takim, ale warto, bo zobaczcie, jaki jest efekt. Według mnie jest piękny efekt. Mnie się to bardzo podoba, bo tył jest taki nietuzinkowy jakby od projektanta, natomiast przód jest taki klasyczny, więc z przodu nic nie zapowiada tego szaleństwa. No i tak to wyszło. Słuchajcie, zaraz Wam pokażę stylówkę. W zasadzie to było troszeczkę na zamówienie, bo pewna stała klientka, pewna pani, bardzo miła, powiedziała, że chętnie by kupiła taką właśnie przerobioną artystycznie marynarkę, właśnie tą. No i wstępnie wysyłałam tam projekt, jak sobie to wyobrażam, no i spodobał się, więc no więc super, bo będzie to dla kogoś, kto naprawdę chce coś takiego. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, ale według mnie jest to bardzo, bardzo gustowne, no nie wiem. Dajcie znać, na pewno będą osoby, które by wolały białą, ale powiem Wam szczerze, że dla mnie ta marynarka po prostu była mega nudna. Bardzo pięknie uszyta, super materiał i wszystko, ale po prostu strasznie nudna, bo ona ma taki też biurowy krój, więc sama w sobie tak po prostu jest, no dla mnie jest nieciekawa. Ale zobaczcie, niespodzianka mnie czeka. Kawusia dla pani redaktor. Ojej, pani redaktor dostała kawusię, ale pani redaktor już schodzi, bo już kończymy praktycznie. Dziękuję bardzo. Panie, jak pana nazwać? Panie producencie. Przekażę. Panie producencie. Dziękujemy. O, super, bo powiem Wam, że bardzo mi się już chce kawki napić. I chętnie bym się z Wami też napiła. Może kiedyś będzie okazja, może zrobimy jakieś spotkanie w lecie, na przykład u mnie w sklepie, albo w Wieliczce, albo w Krakowie. Dajcie znać, kto byłby chętny. Słuchajcie, no więc tak to wygląda i tam przymierzyłam dla Was do dwóch rzeczy. Do sukienki satynowej z H&M, takiej bardzo eleganckiej w kroju. To tak na szybko, taka szybka stylowa z sukienką, ale wydaje mi się, że właśnie ten taki jasny błękit, elegancki materiał pasuje do tego stylu eleganckiego marynarki, no i też do tych haftów, które tym niebieskim tam jednym miejscem nawiązują właśnie do koloru, a druga stylówka spodnie takie właśnie burzowo-niebieskie, koszulka kaszmirowa i do tego też jakościowa, bardzo jakościowa nawet marynarka. No i miałam w stylówkach właśnie te buciki, które też idealnie kolorem i stylem według mnie pasują do tego właśnie. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam spodobała moja przeróbka, mój projekt. Ja jestem zadowolona i najważniejsze, że osoba, której się ten pomysł spodobał, też mam nadzieję będzie zadowolona, tym bardziej, że lubi kolor niebieski, więc było to też troszkę przemyślane w ten sposób. Kochani, bardzo serdecznie Was już pozdrawiam, do następnych filmików i oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to można już od 5 zł postawić mi kawkę, bardzo będzie mi miło, jest wszystko w opisie pod filmem. Podobnie jak linki do wszystkich mediów społecznościowych. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć!